Sevolgang, 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 Sevolgang. Biorę sobie bucha. Sevolgang, 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 Sevolgang. Pizni sobie gzdyla. Sevolgang, Sevolgang, Sevolgang. Siema, z tej strony Sevo. Dzisiaj robimy sobie spaghetti. Według mojego pomysłu i do przepisu zawsze takie robiłem, tak? Bo nie wiem, to każdy. Karol nam dochodzi już, bo to naprawdę na dworze gorąco, pije wodę cały czas, maruje, mówię, robią to w nocy, jak jest ciemno. Co z tego, jak jest, co z tego, że jest ciemno, jak jest strasznie tak gorąco, więc ja nagrywam to. Zobaczcie, była jeszcze cała woda, a już tyle zostało. Film o tym nagram w ogóle, ale to nie będę zdradzał. Dobra, na razie gotujemy makaron, zaraz do was wracam. I sobie wycinamy pierś. Jędrny pierś, nie? O, jakie jędrne. To są piersie, nie tam jakieś głupoty. Tniemy jak kto chce. Albo jak kto woli. Tak, tak, na kawałeczki. No, a potem to wyrzucam. Dobra, takie kawałki mogą być. Nam nie przeszkadza. Im większy, tym chyba nawet lepszy. Jak pokroję, to zaraz do was wrócę. Już jestem, mamy tu mięso, które wkładamy tu do miski, zalewamy trochę olejem, troszeczkę olejem, nie trzeba dużo, nie wiem, czy to będzie widać te mięso, ja musiał w środku pokazać, ale prawda, wziąłeś tu kamerę i coś pokazać, to jest drama. Czekajcie, może przekręcę jakoś. O. Chociaż na chwilę. O. I tu dajemy do tego. Albo nie, już tak pokażę. Paprykę słodką możemy dać. No niedużo papryki słodkiej, niedużo. O, troszeczkę. Dajemy oczywiście pieprz. Pieprz i oczywiście mój tajny składnik, a mianowicie grill pikantny, taka przyprawa Kamis. Grill pikantny, teraz to wszystko mogę nawet łyżką zamierzyć, nie trzeba będzie ręką. Po co się brudzić? I takie mięso odstawiamy sobie na 10-15 minut, żeby się przegryzło w lodówce. Patelnia rozgrzana. Wrzucamy mięso na patelnię. Puszczę tym, będzie eleganckie, super. Zmieszam ten makaron. I smażymy mięsko sobie tu na patelni. I wrócę do was, jak się smaży mięsko. To jak gyros wygląda teraz, ja tak miał być. Hmm.
Mięsko nam dochodzi, jeszcze chwilę. Zaraz wlewam. Ja wam coś mogę polecić. Jamar bardzo dobry. Wiem, że można to robić. O, jamar. Można to robić z własnym sierem. Niektórzy na koncentracji robią, niektórzy na ketchupem, ciecinkiem. Ale ja już gotowym sosem, bo nie chcę mi się już przygotowywać. Nie ma miara w sosie. To wylewam gorącej wody. Sącham. O. To nic nie zmawiaje w kurde. Słoik musi puszczać. O. Jeszcze chwila. A. Można dać ser żółty tutaj, żeby się stopił. I trochę mógłbym dać go. Ja bym bardziej, ja lubię na końcu dawać ser. Niektórzy tutaj stapiają serem. I tak można zrobić też, zaraz wam pokażę. Bo można to zrobić w taki sposób, że tu się już wyłączy. Pięknie pachnie ten ser, mówię wam, jamar jest świetny. I tu można trochę dać tą ser. Już opruszyć trochę. Niedużo. Zwierzę dać, żeby on się trochę stopił. I zaraz podajemy. Zaraz podajemy, zamieszamy jeszcze z tym serem. O. To się stopi fajnie. I już zaraz podajemy. I jeszcze możemy tu serem spruszyć. Dać sera na wierzch. O. No i co? Zaraz zabieramy się za testowanie tego jedzenia. A jutro, jak dobrze pójdzie, będzie test bardzo pikantnej zupki z Korei, którą polecał mi Szafa. Taki youtuber polecał, był w Korei. Mocny vlog Szafa. Próbowałem już pierwsze podejście. Tyle zjadłem, ale sam makaron praktycznie. A jak mój smakuje? Jakie to dobre jest. Ten grill pikantny robi robotę. Pycha. Te mięso w tym sosie i z tą przyprawą. Zarąbiste. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym gotowaniu. Gdy nam śpiewał Elvis Presley, świat miał trochę więcej wad.